To bardzo dobrze, że właśnie Lech Wałęsa został zwycięzcą plebiscytu na człowieka 25-lecia wolności. Tak rozumianą wolność, jak prezentuje nam tak zwany mainstream, ta postać świetnie uosabia. Miała być demokracja, a tu każdy wygaduje, co chce. Raczył był przecież mawiać. To symptomatyczne, że dzisiejsza klasa polityczna obchodzi 25-lecie wolności w rocznicę wyborów, w których z góry było wiadomo, jaki nastąpi podział mandatów. Że strona opozycyjna dostanie 35%, a rządowa 65%. My, jako ruch JOW, powtarzamy od ponad 20 lat. Nie ma prawdziwej wolności bez realnej możliwości zostania posłem bez poparcia partii politycznych. Nie nazywamy wolnością sytuacji, w której poseł jest odpowiedzialny przed partyjnym aparatem, a nie przed wyborcami. Nie chcemy mieć do wyboru tylko tych, których zaproponują nam na swoich listach partie polityczne. Nie zgadzamy się na faworyzowanie kosztem kandydatów niezależnych. Przecież większość Polaków nie utożsamia się z żadną polską partią polityczną.